Od rana mieszkańcy wpisują się do księgi kondolencyjnej, jaka została wystawiona w Urzędzie Miasta Ruda Śląska po śmierci prezydent Grażyny Dziedzic. Ja jako mieszkaniec Rudy Śląskiej bardzo, bardzo ciepło wspominam panią, świętej pamięci panią prezydent. Mieszkam na starym osiedlu w Rudzie Śląskiej, w sumie niedaleko jest ten nasz stadion Burloch. W sumie całą Piastowską wyremontowała, starała się, naprawdę dużo zrobiła dla tego miasta. Dlatego jest to z żalem, z dużym bólem żegnamy panią na obóz. Prezydent Grażyna Dziedzic zmarła w czwartek 16 czerwca. Pod koniec października ubiegłego roku poinformowała w mediach społecznościowych, że zmaga się z chorobą nowotworową. Pogrzeb prezydent będzie miał charakter rodzinny. Wszyscy pożegnamy panią prezydent w najbliższą sobotę o godzinie 10 tutaj w kościele w Nowym Bytomiu. Będzie to msza w intencji pani prezydent. Pogrzeb odbędzie się w terminie późniejszym w wąskim gronie rodzinnym. Proszę wszystkich mieszkańców o uszanowanie woli pani prezydent, ostatniej woli pani prezydent. Grażyna Dziedzic była prezydentem Rudy Śląskiej od 2010 roku.